Niektórzy moi znajomi twierdzą, że powinniśmy jak najszybciej czytać naszym dzieciakom przed snem, choćby po to, żeby poznać, żeby nadrobić zaległości, no bo my czasami, my dzieciaki urodzone w latach 70. na przykład, prawdę mówiąc, więcej czasu spędzaliśmy na podwórku niż przy książce, ja byłem takim dzieckiem. Mój syn nie miał tak naprawdę wyjścia, czytałem mu od maleńkości. Po pierwsze dlatego, że chciałem go w ten sposób uśpić, ubić troszeczkę każdego wieczora, a po drugie wiedziałam, że nie popełniam błędu, który popełniła moja rozczytana mama. Mama była przekonana, że dzięki temu, że sama czyta książki, ja też w naturalny sposób po nie pewnego razu sięgnę. Ja oczywiście wolałem udawać, że jestem Gregoriem z filmu Cztery pancerni pies, dlatego zamiast czytać, tylko i wyłącznie biegam po podwórku. A mój syn tak bardzo przyzwyczaił się do tego, że czytamy każdego wieczora, że w pewnym momencie już nie wyobrażał sobie, iż może być inny scenariusz zakończenia każdego dnia. No i sam zaczął po książkę sięgać.